Cześć, Mateusz Popow, firma Wrapster. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy lakierować auto, czy może jednak okleić. Zapraszam. Może zanim omówimy różnicę między lakierowaniem a oklejaniem pojazdów, wyjaśnimy sobie w ogóle skąd się wzięło oklejanie pojazdów. A wzięło się ono z Niemiec. Tam oklejano taksówki w kolorze taxi beige, tak chyba po niemiecku to się nazywa. I miało to na celu jakby zakamuflowanie tego, że auto kiedyś jeździło jako taksówka. Czyli w momencie, kiedy auto pracowało na taksówce, było oklejone właśnie w tym kolorze. Natomiast jak już kadencja tego auta się skończyła, no to folię ściągano i sprzedawano auto w oryginalnym lakierze, to dzięki czemu było łatwiej to auto sprzedać. No i teraz odwieczny dylemat. Czy oklejać auto, czy lakierować? No jedno, jak i drugie ma swoich zwolenników, jak i przeciwników. Jedni tylko lakierować, folia jest nietrwała, inni oklejanie jest fajne, szybkie i tak dalej. A więc co wybrać? Co jest lepsze? Co jest gorsze? Co trwalsze? Co mniej trwałe? Tak na dobrą sprawę bardzo długo szukałem porównania, do czego to porównać, bo jakby lakierowanie i oklejanie pojazdów to są dwa osobne tematy. To są dwa zupełnie inne tematy. To tak jak dziewczyna miałaby wybrać, pomalować włosy, czy jednak kupić sobie perukę. Jedno z drugim nie ma za bardzo związku, aczkolwiek kolor włosów na głowie się zmieni w jednym i w drugim przypadku. I tak samo jest z foliami. Lakierowanie na pewno jest bardziej trwałe, no ale jeżeli kupujesz auto z salonu, chcesz się ponownie lakierować od pierwszych jego kilometrów? No raczej nie. No i tutaj właśnie są folie i mamy bardzo szeroką gamę tych kolorów. I powiedzmy sobie o pierwszym plusie oklejania pojazdów. Jest to przede wszystkim ochrona lakieru. Czyli jeżeli kupujemy auto z salonu, chcemy ten lakier zabezpieczyć. Folie do zmiany koloru mają około 90 mikronów grubości. To jest więcej niż na tą chwilę lakier razem z podkładem. A w Mazdach nawet 40 mikronów jest gruby lakier, więc jest go coraz mniej. Także folie świetnie chronią ten lakier przed zwykłym użytkowaniem. Jednocześnie możemy oczywiście sobie wybrać jakiś kolor, który zawsze nam się podobał, ale nie chcemy się z nim wiązać na dłuższą metę, tylko na 3 lata. Po 3 latach możemy tą folię ściągnąć. Folie, na których my pracujemy, akurat nie zostawiają kleju. Trzemkę ściągaliśmy nawet po 7 latach i wszystko było w porządku. Jak już przy ochronie lakieru jesteśmy, no to promieniowanie UV. Przez promieniowanie UV lakier nam bleknie, niszczeje. Dzięki foliom ten lakier po demontażu będzie świeżutki, czysty, wolny od ryz i różnych wtrąceń na półwodze lakierniczej. Bardzo często możemy się spotkać z tym, że kolor auta, który mega nam się podoba z palety jakiejś naszej ukochanej marki samochodowej, jest bardzo drogi. I to zwłaszcza mówimy tutaj o jakichś lakierach matowych, satynowych. Tam są naprawdę spore koszty. Możemy kupić auto w kolorze białym lub czarnym za dużo niższą kwotę i na przykład okleić sobie auto w ten kolor, który właśnie nam się podobał. Na stole widzicie paletę 3M-ki. Jest tego naprawdę cała masa. Kilkaset kolorów do wyboru od folii błyszczących, metalicznych, matów, satyn, strukturalnych, karbonów, szczotkowane aluminium, kameleony. Jest tego naprawdę cała masa. Każdy jest w stanie coś sobie wybrać. A jeżeli jesteś z Wrocławia, to zapraszam Ciebie do nas. Możesz sobie przyjść, pooglądać, dotknąć folie, zobaczyć jak one wyglądają w pełnym słońcu, jak się mienią i naprawdę łudząco przypominają lakier. Mówię przypominają, bo nie jest to lakierowanie. Dlatego zamysł oklejania jest taki, żeby projekt, który robimy, dobry projekt polega na tym, że osoba trzecia, jak patrzy na dane auto, to ma mega rozkminę, czy to auto jest oklejone, czy lakierowane. I musi podejść z bliska, zobaczyć, schylić się. I im trudniej jest sprawdzić, czy to auto zostało pomalowane, czy oklejone, tym lepsza robota aplikatora została wykonana. Ja sam mam tak, że jak widzę jakiś parking i gdzieś tam jest jakieś auto matowe, to no, nie ma szans. Muszę podejść, zobaczyć, sprawdzić jak zostało oklejone, gdzie zostały porobione wklejki, w jakichś głębokich przetłoczeniach. Takie chyba zboczenie zawodowe i no, tego nie wyplewię. To już jest na amen i kilka razy się na tym złapałem. Nawet jak z rodziną idę gdzieś na spacer, no to jednak
do auta, pooglądam, wracam i dopiero robię zakupy. No ale niestety, tak już to u nas jest. Warto wspomnieć o tym, o co często nas pytają klienci. Odwieczny problem łuszczącego się klaru na masce, na dachu. No i panie, czy można to okleić? Ja bym to chciał zakleić, żeby to nie było widać i tak dalej. Kochani, folia nie służy do maskowania niedoskonałości. Jeżeli na aucie mamy, na powłoce lakierniczej, jakieś niedoskonałości, folia ma tendencję do tego, że dopasowuje się do kształtu. Czyli jak będą ubytki w lakierze, rzucimy na to folię, te ubytki dalej będą widoczne. Fakt, będą w kolorze całego nadwozia. No ale niestety nie przykryjemy tego na gładko. Dlatego trzeba auto przygotować. Jeżeli to jest nowe auto z salonu, to nie ma problemu. Natomiast jak przyjeżdża auto już używane, no to nieraz trzeba usunąć rysy, jak są jakieś, nie wiem, wgniecenia, jakieś odpryski, to wszystko trzeba pouzupełniać, no bo pod folią to będzie widoczne. Jeżeli efekt końcowy ma być zadowalający i prawidłowy, no to niestety auto musi zostać rzetelnie przygotowane, bo im lepiej przygotujemy to auto, no to tym lepiej będzie wyglądało po aplikacji folii. Folie dają nam naprawdę bardzo duży wachlarz możliwości, jeżeli chodzi o naszą indywidualność na drodze. Naprawdę można z folią robić cuda. Od pasów na Mustangu, przez jakieś drobne elementy, shadowliny, wzory. Są folie zadrukowane, gdzie możemy sobie nadrukować cokolwiek chcemy. Czy to będzie nasza reklama naszej firmy, czy to będzie jakaś grafika, którą sobie upatrzyliśmy. Możemy zamienić nowe auto, zardzewiałe, teraz bardzo modne. Można nadrukować na folii rdzewiejącą blachę. I na nowym samochodzie, na jakimś Lambo czy Porsche'aku, naprawdę bardzo to fajnie wygląda, kiedy jest nowa bryła samochodu, no a już lakier jakby był zardzewiały. Folie do zmiany koloru auta charakteryzują się 100% usuwalnością, nie zostawiając kleju i nie niszcząc powłoki lakierniczej. Oczywiście wcześniej musimy zrobić wywiad, czy któryś element został ponownie lakierowany, no bo na taki element raczej nie jesteśmy w stanie dać gwarancji, żeby potem nie było jakiejś niejasności i niemiłych sytuacji. Dlatego lepiej się zapytać, co było z autem, jaka jest jego historia. Wtedy będziemy też pewni, że jak klient przyjedzie do nas zdjąć folię, no to wszystko przebiegnie sprawnie. Jeżeli już tak bardzo chcemy porównać oklejanie i lakierowanie, no to możemy na przykład porównać cenowo. Wychodzi to mniej więcej podobnie. Oklejanie jest trochę tańsze, między 5 a 8 tysięcy, natomiast lakierowanie około 10 tysięcy kosztuje. Natomiast bardzo ważny jest tutaj czas realizacji. Okleić auto jesteśmy w stanie w takiej ekipie trzyosobowej nawet w 2 dni. Natomiast jeżeli chodzi o lakierowanie, no tutaj to już się przedłuża do około 2 tygodni. Musicie zwrócić też uwagę na to, że na ponownie lakierowane auto no nie do końca dobrze patrzą ludzie, którzy chcą od nas to auto kupić, jeżeli oczywiście byśmy chcieli je sprzedać. No bo już lampka się zapala, że no coś chyba z tym samochodem było, jakaś historia wypadkowa czy coś. Różne sobie przypisują tutaj zdarzenia. I tutaj auto raczej bym powiedział, że traci na wartości, jeżeli jest ponownie lakierowane. Natomiast jeżeli auto okleimy, no to użytkujemy 3 lata. Powiedzmy, że to jest nowe auto. Oklejamy to auto, użytkujemy 3 lata. Po 3 latach demontujemy folię i lakier mamy tak jak w dzień zakupu. Więc inwestując w oklejanie pojazdów, znacznie podwyższamy wartość auta przy sprzedaży. Na dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że Ciebie nie zanudziłem. Dzisiaj kameralnie, nie na hali. Jeżeli Ci się podobało, daj łapkę w górę. Podziel się tym wideo ze swoim znajomym oraz całą serią vlogów. Napisz w komentarzu, co Ty uważasz o oklejaniu, o lakierowaniu. Może jesteś zwolennikiem jednego lub drugiego. Ja się cieszę, że jak oklejamy samochody, jest ich coraz więcej, to na drodze jest coraz bardziej kolorowo, te auta mają coraz fajniejsze kolory i jest po prostu ciekawiej. A za tydzień zrobimy sobie temat, o który już kilka osób pytało, czyli krawędzie. Jak docinać krawędzie? Wykańczanie krawędzi pomiędzy elementami, wykańczanie krawędzi otwartych, tak jak jest na masce. Także myślę, że będzie ciekawie. Ja się z Tobą żegnam, także dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Hej!
teraz to będzie gówno. Tak było zajebiście.